kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 40. Pan Jezus idzie do nieba. Drogie dzieci, Pan Jezus pozostał na ziemi przez 40 dni po swoim zmartwychwstaniu. Często ukazywał się swoim apostołom. Chciał im pokazać, że naprawdę jest znów żywy. Chciał też nauczyć ich wszystkiego o swoim Kościele. Pan Jezus obiecał apostołom, że ześle im Ducha Świętego. Powiedział im: Duch Święty uczyni was świętymi. Duch Święty wam pomoże. Po 40 dniach Pan Jezus zaprowadził swoich apostołów na górę. Najświętsza Maria Panna także tam była, jak również wielu innych przyjaciół Pana Jezusa. Pan Jezus zakończył swoją pracę na ziemi. Teraz powróci do nieba, gdzie oczekuje go jego Ojciec. Apostołowie stanęli wokół Pana Jezusa. Po raz ostatni już do nich mówił: Czekajcie w mieście, aż Duch Święty zstąpi na was. Następnie idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkich ludzi tego, czego ja was nauczyłem. Następnie Pan Jezus spojrzał na swoją matkę i wszystkich swoich przyjaciół stojących dookoła. Tak bardzo ich kochał. Idzie do nieba, aby przygotować dla nich miejsce. Pan Jezus wyciągnął ręce i wszystkich błogosławił. Następnie widzieli go, jak unosząc się w górę, wstąpił do nieba. Patrzyli za nim tak długo, że pomiędzy chmurami zniknął im z oczu. Pan Jezus wrócił do nieba. Ten powrót nazywamy wniebowstąpieniem pańskim. Apostołowie stali tak długi czas, patrząc w niebo, aż nagle ich oczom ukazali się dwaj aniołowie w jasnych szatach. Aniołowie zapytali ich: Dlaczego patrzycie w niebo? Pewnego dnia Pan Jezus przyjdzie z powrotem z nieba na ziemię. Apostołowie byli bardzo szczęśliwi. Wrócili do Jeruzalem razem z Matką Bożą, tak jak powiedział im Pan Jezus. Teraz Pan Jezus jest w niebie ze swoim Ojcem Niebieskim. Poszedł do nieba, aby przygotować tam dla nas miejsce. Tak, jeśli będziecie dobrymi, pewnego dnia Pan Jezus zabierze was do siebie, do nieba, abyście mogli go tam oglądać i być z nim już na zawsze. Pan Jezus obiecał, że pomoże nam być dobrymi. Tak bardzo będziemy szczęśliwi w niebie. O Panie Jezu, ufam, że pewnego dnia będę razem z Tobą na wieki w niebie. Uczymy się na pamięć. Co uczynił Pan Jezus po dopełnieniu swojego dzieła zbawienia ludzi? Po dopełnieniu swojego dzieła zbawienia ludzi, Pan Jezus powrócił do swojego Ojca w niebie. W którym dniu wstąpił Pan Jezus do nieba? Pan Jezus wstąpił do nieba w dniu wniebowstąpienia, 40 dnia po swoim zmartwychwstaniu. Kim jest kapłan? Kapłan jest zastępcą Pana Boga. Zastępuje na ziemi Pana Jezusa. Kiedy widzimy kapłana, powinniśmy myśleć o Panu Jezusie. Kapłana nazywamy także naszym Ojcem, tak jak naszego Ojca w niebie. Kapłani czynią to, co czynił Pan Jezus, będąc na ziemi. Pan Jezus mówił ludziom o Bogu, o swoim Ojcu i nauczał ich, jak sprawiać Mu radość. Kto mówi nam o Panu Bogu i uczy nas, jak mamy sprawiać Mu radość? Kapłan. Pan Jezus odpuszczał grzechy. Nakazał swoim apostołom, aby odpuszczali grzechy wszystkim tym, którzy za nie żałują. Kto teraz słucha naszych spowiedzi w konfesjonale? Kto odpuszcza grzechy w miejsce Pana Jezusa? Kapłan. Pan Jezus dał apostołom swoje ciało i swoją krew, zanim umarł na krzyżu. Kto rozdaje ciało i krew Pana Jezusa,
w czasie mszy świętej. Kapłan zastępuje Pana Jezusa.